Często na lekcjach języka polskiego, oprócz interpretacji wiersza, dokonuje się też jego analizy. Zagadnieniem, które bardzo ułatwia to zadanie, jest znajomość budowy wiersza. Najprościej mówiąc, częściami wiersza są strofy, inaczej nazywane zwrotkami, czyli partie składające się z kilku wersów, i wersy, które z kolei są poszczególnymi linijkami. W wierszach mogą też pojawić się refreny, czyli powtarzające się po zwrotkach części, które są takie same lub tylko nieznacznie od siebie różne, oraz rymy, czyli wyrazy brzmiące podobnie, znajdujące się zazwyczaj na końcu wersów. Całość tych elementów tworzy układ, w którym zauważalny jest rytm, czyli słyszalna powtarzalność. By prawidłowo określić rodzaj wiersza, należy przyjrzeć się kilku rzeczom. Są to liczba strof, czyli zwrotek, liczba wersów w każdej strofie, liczba sylab w każdym wersie, a także rytm występujący w utworze oraz rymy, ich układ i typy. Pierwszego podziału możemy dokonać ze względu na to, czy wiersz jest podzielony na zwrotki, czyli ze względu na tak zwaną strofikę. Wiersz, który jest podzielony na strofy, nazywamy wierszem stroficznym. Za przykład posłuży nam ten tekst. Widzimy wyraźnie, że wyświetlony fragment składa się z dwóch osobnych zwrotek. Z kolei taki wiersz, w którym nie ma podziału na zwrotki, nazwiemy wierszem stychicznym. Jak możemy zobaczyć na tym przykładzie, wersy następują po sobie bez żadnej przerwy graficznej, a całość to jeden nieprzerwany blok tekstu. Wiersz biały to taki wiersz, w którym na końcach wersów poeta nie zastosował rymów, tak jak w tym przykładzie. Widzimy, że ostatnie wyrazy kolejnych wersów nie rymują się. Z kolei wiersz wolny, popularny w poezji współczesnej, charakteryzuje się odrzuceniem tradycyjnych reguł budowania wierszy. Poeci przede wszystkim stosują dowolną długość wersów, gdyż najważniejsze jest znaczenie słów, a nie organizacja tekstu. Oznacza to, że liczba sylab w wersach jest różna i nie ma w niej żadnej regularności. W wierszach wolnych poeci często rezygnują z interpunkcji, podziału na strofy i rzadko stosują rymy. Kolejne trzy rodzaje wierszy należą do tak zwanego systemu numerycznego, czyli oparte są na regularnym rytmie. Więc zanim przejdziemy dalej, musimy wyjaśnić pojęcia akcent i zestrój akcentowy. Kiedy mówimy, niektóre części w wyrazach wymawiamy mocniej, kładąc na nie tak zwany akcent. W języku polskim pada on zwykle na przedostatnią sylabę wyrazu i nazywamy go paroksytonicznym, tak jak w wyrazach ciasteczka, pisklę czy kapibara. Często jednak, oprócz kilku innych, pojawia się też akcent oksytoniczny, który pada na ostatnią sylabę, na przykład w skrótowcach i w wyrazach jednosylabowych, takich jak strój, lew, kość i struś. Niektóre wyrazy, takie jak niesamodzielne części mowy, nie mają swojego akcentu i łączą się z innymi, tworząc tak zwany zestrój akcentowy, czyli grupę wyrazów wymawianych jako całość, mającą jeden akcent. Również utarte zwroty mogą tworzyć zestroje akcentowe. Spójrzmy na przykłady. Po południu, nie wiem, nad morzem, wyjść za mąż. Wiersz sylabiczny to typ wiersza numerycznego, w którym każdy wers składa się z takiej samej liczby sylab. Spójrzmy na przykład. Jeśli przeliczymy sylaby w tym fragmencie, zobaczymy, że każdy wers składa się z 13 sylab. Niektóre akcenty są rozłożone regularnie, na przedostatnią sylabę wyrazu kończącego wers i przed średniówką. Średniówką nazywamy miejsce, które dzieli wers na dwie w przybliżeniu równe części i występuje ona zwykle w wersach dłuższych niż 8 sylab. W takim wierszu brak jest przerzutni i zwykle występują rymy żeńskie, czyli wielosylabowe. Wiersz sylabotoniczny jest drugim rodzajem wiersza numerycznego i jest on od wiersza sylabicznego bardziej zrytmizowany. Charakteryzuje się jednakową liczbą sylab w każdym wersie, ale dodatkowo w każdym wersie pojawia się też taka sama liczba akcentów i zajmują one stałe miejsce. Wiersze sylabotoniczne oparte są na stopach rytmicznych pochodzących z greckiej poezji antycznej.
takich jak jamb, trochę i daktyl. Więcej informacji o stopach rytmicznych znajdziesz w artykule, do którego link zamieściłam w opisie filmu. Z kolei w wierszu tonicznym liczba sylab w wersach nie musi być zgodna, ale taka sama powinna być liczba akcentów. Ważne jest też to, że rozmieszczenie akcentów nie musi być stałe. W tym utworze widzimy, że w każdym wersie pojawiają się po 3 akcenty, ale nie są one ułożone regularnie. W wierszach tonicznych nie pojawiają się też przerzutnie. Podsumujmy. Podczas analizowania budowy wiersza należy sprawdzić liczbę strof, liczbę wersów w strofach, liczbę sylab w wersach oraz rytm i rymy. Wiersze podzielone na strofy, czyli zwrotki, nazywamy wierszami stroficznymi, a pisane w całości bez takiego podziału wierszami stychicznymi. Wiersze sylabiczne, sylabotoniczne i toniczne oparte są na systemie numerycznym, czyli na regularnym rytmie uzyskanym przez liczbę sylab i akcentów. Wiersze sylabiczne składają się z takiej samej liczby sylab w wersach. Wiersze sylabotoniczne mają taką samą liczbę sylab w wersach i regularną liczbę zestrojów akcentowych, zawsze w ustalonych miejscach. Zaś wiersze toniczne mogą mieć różną liczbę sylab w wersach, ale stałą liczbę zestrojów akcentowych, ułożonych nieregularnie. W kolejnym filmie opowiem o stylach funkcjonalnych. Jeśli podobał Ci się mój film, możesz go polubić i zasubskrybować mój kanał. Dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.